W kolejnym filmiku idziemy dla Was taki mini open box, ponieważ przyszła do mnie taka paczuszka od widza Sani. Ja zaraz się wszystkiego dowiedzie. A w środku jest tutaj chyba praca konkursowa, tak mi się wydaje. Na nasz konkurs z okazji urodzin Sani, o której na pewno już słyszeliście. Więc ja zaraz wezmę się za otwieranie tej paczuszki. I Saniczka tutaj już też ciekawa czeka, zobaczyć co jest w środku. I już zaglądamy, co jest w środku. Jest jakiś piękny plakat. Nawet widzę, że przekąska dla Saniczki. Najpierw zobaczymy plakat. Naprawdę bardzo ładny taki plakat, jakby to nazwać. I zobaczcie, to jest zrobione farbkami, więc dodatkowo bardzo mi się podoba, bo wydaje mi się, że trudno jest zrobić farbami. Ja nigdy nic nie maluję farbami. Wydaje mi się, że jest trudno zrobić. Tym bardziej, że widzę, że to jest dokładnie grafika z naszego kanału zrobiona. Więc bardzo ślicznie. I ta różowa miseczka i apeszka. A tutaj nawet jest Zuzia z miseczką. I jeszcze to w sumie mogę chyba otworzyć. I to jest na takim materiale zrobione takie dziwnego tworzywa, taki piankowy, to się nazywa chyba. I teraz już zobaczcie na to po otworzeniu. I tu jest taka piękna kokarda też przyczepiona już do środka. I to jest ładny napis śladami psa. Więc naprawdę Klaudii bardzo dziękuję, bo pięknie to zrobiłaś. I też ta kokarda, wydaje mi się, że może to być na tej zasadzie, że można to nawet powiesić. Tak ładnie wyglądało. I chciałam powiedzieć, że na pewno ta kartka, ten plakat znajdzie się we vlogu z urodzin Saniczki, który no na pewno będzie gdzieś 2 czerwca, bo jak wiecie, w urodziny Sani na pewno nagram Wam jakieś vlogi urodzinowe. I takie właśnie laurki od Was, te osoby, które zdecydowały mi się coś przysłać, taką laurkę, kartkę lub plakat, cokolwiek tam zrobiliście, a niektórzy, to na pewno znajdą się w tym vlogu, gdzie się postawię i będą w tle właśnie tam, gdzie Saniczka będzie obchodziła swoje urodzinki. Więc bardzo dziękuję, na pewno znajdzie się ten plakat tam i bardzo on mi się podoba i oczywiście jest to też praca konkursowa. I ślicznie tutaj właśnie widzę, że to jest ta Sonia z naszej grafiki tutaj kanału, naszej profilowego zdjęcia chyba, tak to się nazywa. Jest bardzo ładnie. Więc bardzo ci dziękuję. Ale nie zobaczyłam też jeszcze najważniejszego, ponieważ tutaj liścik i widzę też coś jeszcze. Więc zobaczymy. Nie wiem, czy mogę czytać list, więc w sumie to jeszcze chyba zapytam Klaudię, czy mogę. A teraz sobie przeczytam sama i zobaczę. Naprawdę bardzo dziękuję za przemiły list. Ja też serdecznie pozdrawiam Ciebie oraz wszystkie Twoje zwierzaki. I tutaj też przeczytałam w liście, że znajdzie się też niespodzianka z okazji urodzin dla Saniczki, więc to jest chyba o to chodziło. To jest Dentastix i bardzo dziękuję. Akurat Dentastixy nam się skończyły, tak więc Saniczka będzie miała. Ona takiego jednego je na 2 razy, jej łama. Więc bardzo dziękuję, na pewno się przyda dentystycznym. Więc bardzo miła niespodzianka, już urodzinowa, właściwie tej pierwszy prezent urodzinowy. Bo wiadomo, że do urodzin jeszcze jest trochę czasu, ale tej pierwszy prezent urodzinowy, więc bardzo dziękuję. I jeszcze tutaj pisze, że jest coś, więc już zaglądam. Bardzo jestem ciekawa, bo tutaj pisałeś, że to jest chyba laurka, więc fajnie. I zaraz otworzę i zobaczę dokładnie, jak to wygląda. Tutaj już widzę, bardzo ładnie wygląda. I mamy taki napis, Sonia. Bardzo ładnie. I mamy jeszcze takie, to wszystko jest taką kokardkę zawinięte. I tutaj mamy takie serduszko. Na tym serduszku mamy właśnie napisane Sonia, 3 lata oraz jej datę urodzin, czyli 2 czerwca. Teraz to otworzę i zobaczę. Otworzyłam tą laurkę i jest naprawdę prześliczna. I w ogóle sam pomysł, to uważam, że bardzo miałaś fajny pomysł na zrobienie tego, zobaczcie.
rozłożeniu pierwszej strony jest coś takiego. Takie ładne serduszko z balonikiem tutaj przyklejonym. Tu też pięknie ozdobione zdjęcie Sonieczki. Sonia i Zuzia. Później znowu rozkładamy taki piękny kwadracik. I mamy znowu zdjęcie tutaj Zuzi, tutaj zdjęcie Sonieczki. I takie też ładne ozdóbki, więc naprawdę świetny pomysł i ślicznie to wyszło. I tutaj też rozkładamy i mamy taki bardzo ozdobny kwadracik. I mamy napisane. Ja mamy Sonia, życzę dużo zdrowia, szczęścia, marzeń, miłości, dużo przysmaków i jeszcze Klaudia z pupilami, więc bardzo serdecznie dziękuję Ci. Zobaczcie, tutaj też jest serduszko i w ogóle całe to ślicznie wygląda. Naprawdę to jest bardzo tak ciekawe zrobione. Widzicie, tu jeszcze z tyłu mamy napisane 3 lata, Sonia. Zobaczcie, jak to się ładnie rozkłada. Jest bardzo świetny pomysł, taką laurkę. Bardzo mi się podoba, więc wydaje mi się, że być może to też jest praca chyba konkursowa. Albo być może są to dwie prace konkursowe, bo mówiłam, że można zrobić kilka. I bardzo dziękuję. Bo laurka jest prześliczna. I cała ta laurka można zgiąć w taki jeden malutki kwadracik. Naprawdę śliczna. I tutaj teraz widzicie, Sonieczka może oglądać swoją laurkę, która na pewno jej się podoba. Trzyma w pyszczku tą ładną wstążeczkę od laurki. Zobaczcie, Soniczka, podoba Ci się? Soniuś, to się nie gryzie. Zobacz. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy Klaudię i Jokera oraz Taję. Chyba dobrze powiedziałam, to są imiona Twoich piesków. Oczywiście wszystkie Twoje zwierzaki. I bardzo dziękujemy za ten śliczny plakat, bardzo ładną laurkę oraz prezent urodzinowy dla Soniczki. Soniuś. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i to wszystko. Link do stronki Klaudii będzie w opisie, więc Was zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę.